Beata była także projektantką wzorów na zasobek niedawno naturalnego w Milanówku. Bardzo do lat 90. współpracowała jeszcze z tą fabryką. No i tutaj dotykamy rzeczy chyba najistotniejszej. Beata to jest jedyna córka i spadkobierczyni całej spuścizny dorobku Henryka Witaczka, który był twórcą, założycielem przemysłu jedwabniczego w Polsce. On to na szeroką skalę rozpowszechnił czy sprowokował hodowlę morwy, na której to zarabiało, no, można powiedzieć, dziesiątki tysięcy Polaków. Dysponuje ogromną spuścizną pamiątek państwa Witaczków. Niestety mam za mało siły przebicia, żeby móc to zaprezentować. Było to zaprezentowane w Podkowie Leśnej. Pewna część tych dokumentów, fotografii rodzinnych. No i było tam 150 osób. To nie jest Warszawa. Tam ludzie są zainteresowani tym, co inni robią. Tam ludzie są zainteresowani tym, co tworzyło naszą tożsamość narodową. Proszę Państwa, nie chciałabym, zanim powiem o niespodziance, to poprosić Panią Magdalenę Czerwosz, która, tak jak mi powiedziała po cichutku, została, urzekły ją obrazy Beaty. Pani Magdaleno, czy może Pani słów kilka powiedzieć? Może się bardzo proszę.